Agata Sendecka, dzień dobry. To jest program W Gościach. Ja dziś jestem w gościach w Zielonej Górze w Państwowej Szkole Muzycznej imienia Mieczysława Karłowicza w trakcie ogólnopolskiego konkursu bachowskiego, o którym porozmawiam z przewodniczącym jury, pan profesor Marcin Baranowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, ktoś już pana zdążył zachwycić przez te kilkadziesiąt osób, które już za nami? Tak. Na razie nie mogę o tym jeszcze mówić, bo to jest komentowanie konkursu w trakcie trwania niedobrze brzmi. Natomiast oczywiście tak, są talenty wybitne, także czekam jeszcze, to się dalej pokaże, ale już w tej chwili widzimy osoby, które są bardzo, bardzo dobre. Jak ktoś to się słyszy po pierwszych dźwiękach, że ktoś się wyróżnia na tle innych? To się słyszy już po strojeniu. To znaczy, to niestety tak może zabrzmi dla laików dziwnie, ale sam sposób, w którym ktoś wydobywa dźwięk i po prostu wykonuje zwykłe proste ruchy smyczkiem strojąc się, już można z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, co będzie się działo dalej. Tak, no oczywiście wszystkie te talenty mają coś w sobie takiego, czego się na lekcjach nie uczy, czego po prostu nie można nauczyć i to naprawdę słuchać już od pierwszych dźwięków. Zawsze mnie to zastanawia właśnie, na ile to jest talent, na ile to jest ta ciężka praca, no bez której wiadomo też trudno brać udział w tego typu konkursach, a na ile to jest łód szczęścia i opanowanie stresu. No oczywiście nasza praca polega w dużej mierze na opanowaniu stresu. Znaczy mówię o takiej już pracy w momencie, kiedy jesteśmy na estradzie. Natomiast oczywiście wykonanie utworu to jest zespół cech indywidualnych grającego. To jest wielka praca, to jest szczęście pracowania również z pedagogiem, który jest odpowiedzialny za to, co ten młody człowiek wykonuje. Także tutaj jest obopólna jakaś potrzeba interakcji. No mnóstwo różnych cech, bardzo indywidualnych. Natomiast no, jeżeli ten grający nie posiada tego czegoś z natury, to tego nie jesteśmy w stanie nauczyć. Zagrać Bacha, żeby jurorzy byli zachwyceni. Z Bachem jest w ogóle kłopot, bo się to zmieniło w ostatnich 20-30 latach. Świat podąża troszeczkę w inną stronę niż do tej pory to bywało wcześniej. No i jakby część pedagogów nie za bardzo nadąża za tym, dokąd poszedł świat. No więc myślę, że oczywiście należy dysponować bardzo dobrą techniką, świetną intonacją i pięknym dźwiękiem. No i przede wszystkim unikać grania tego w sposób romantyczny i to już byłby duży sukces. Czy to jest tak, że teraz trzeba grać Bacha inaczej niż 10, 20, 30 lat temu i inaczej się go gra? No, zupełnie inaczej. Korzystamy z wykonawstwa historycznego. To jest właściwie osobny nurt, jeżeli chodzi o wykonanie muzyki właśnie na przykład barokowej, czy Mozarta, czy Haydna. I pewne elementy stamtąd zostały wzięte przez muzyków, którzy powiedzmy nie specjalizują się w wykonaniu muzyki baroku, ale no bez tego po prostu te utwory brzmią no podobnie jak utwory romantyczne, utwory Wieniawskiego, Brahmsa, to jest według mnie niedopuszczalne w tej chwili już. Jak ocenia pan poziom tego konkursu, nie tylko w tym roku, bo bywał pan też często w Zielonej Górze. Tutaj przyjeżdżają młodzi wykonawcy z całego kraju, z tych też największych miast. Jaki jest poziom tego konkursu? Ten poziom konkursu jest zawsze bardzo wysoki. To znaczy oczywiście jest tło, no, bo na każdym konkursie musi być jakieś tło. Natomiast generalnie wszystkie osoby w tej chwili powiedzmy w wieku średnim, które coś w Polsce znaczą zarówno w altówkach, wiolonczelach i skrzypcach, w zasadzie wszystkie przez ten konkurs się przewinęły i wszystkie zostały dostrzeżone. Były to często właśnie nagrody pierwsze Grand Prix lub nagrody wysokie ex aequo i po prostu no, ten konkurs ma, naprawdę, no, nie powiem, że wypromował artystów, no bo to jest, są zbyt młodym wieku w tym momencie, żeby jeszcze wtedy byli wypromowani, ale wszyscy ważni się przez ten konkurs przewinęli. Czy to jest tak, że można, no nie chcę powiedzieć, że nie mieć talentu, ale może mieć go w mniejszym procencie, a nadrobić ciężką pracą? Czy to się tak nie da? Czy trzeba mieć to muzyczne coś? Żeby być wybitnym solistą, trzeba mieć to muzyczne coś, po prostu. Natomiast no, na pewno pewne rzeczy można nadrobić ciężką pracą i problemem według mnie jeszcze jest to, że młodzież jest bardzo, bardzo strasznie zawalona przedmiotami ogólnokształcącymi w szkołach. I jakby to zabiera im tak dużo czasu, że jestem osobiście pełen podziwu, że jeszcze im się chce w ogóle grać.
rozmawiałam też przed chwilą z młodymi ludźmi, którzy kończyli tutaj swój występ, to posłuchajmy teraz, co oni powiedzieli na temat konkursu i na temat jurorów i za chwilę wracamy do rozmowy. Polega to na tym, żeby pokazać się z dobrej strony, pokazać się ze swoim, z tym, jakim się jest dokładnie, ponieważ ta oryginalność też jest bardzo ważna. Udało się wszystko? Nie. Mogło być gorzej, ale mogło być też lepiej. Z czym jest zawsze największy problem na konkursach? Z tremą i z presją trochę. Można się dużo o sobie dowiedzieć, jak się reaguje w stresujących sytuacjach. Potem wie się więcej na egzaminach, na różne uczelnie, na różnych koncertach. Jest też się zauważanym przez niektórych ważnych ludzi, którzy przychodzą posłuchać. No i sama możliwość zagrania gdzieś, to w ogóle cieszenie się muzyką, to jest chyba najlepszy profit, jaki z tego mamy. To widać, że ktoś potrafi grać, ale zjada go stres i że nie radzi sobie na konkursach, chociaż radzi sobie grając poza nim? Oczywiście widać, ale ci najlepsi, im bardziej wrażliwy, tym bardziej nerwowy, ale ci wrażliwi z kolei przemawiają do mnie. Także ja bardzo wiele rzeczy potrafię wybaczyć, jeżeli ten ktoś po prostu mówi coś do mnie w swoim graniu. Czyli to nie jest tak, że pomyliłem się w minucie pierwszej, trzeciej i pod koniec i już koniec i na pewno mnie odrzucą. Staramy się na to jak najmniejszą uwagę zwracać, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Jeżeli, jeszcze raz powiem, jeżeli ten ktoś ma coś do powiedzenia i ja to czuję, to potrafię mu bardzo wiele rzeczy wybaczyć. Oczywiście, jeżeli jest dwóch i jeden się nie myli i jest nerwowy i coś do mnie mówi, no to nie mogę go ocenić tak samo. Czyli nie jest pan tak naprawdę aż takim bardzo surowym jurorem, jak mówią uczestnicy. Kiedy najlepiej zacząć grać na skrzypcach? Nad tym pewnie zastanawia się wielu rodziców, którzy chcą swoje dzieci do szkoły muzycznej wysłać albo widzieliby je w przyszłości ze skrzypcami. Pytanie też jest dobre. Albo dziecko ma dzieciństwo szczęśliwe i powiedzmy zaczyna w wieku lat 6-7, ale styka się wkrótce z uczestnikami z Azji, gdzie właściwie wszyscy zaczynają w wieku lat 3. Oczywiście to na początku jest zabawa, niemniej ten punkt startu tak szybki powoduje, że bardzo wielu Azjatów w tej chwili w wieku lat 11-12 ma zrobioną całą technikę gry na instrumencie i właściwie no, takie osoby, które startują w wieku lat 7, bardzo trudno nimi dogonić z reszty świata. Proszę zwrócić uwagę na laureatów konkursów w tej chwili, tych najpoważniejszych, to właściwie połowa obsady finału to jest Korea, która według mojej oceny jako nacja i jako szkoła w tej chwili jest chyba najpotężniejszą w ogóle grupą skrzypków na świecie. Wręcz wylęgarnią wspaniałych artystów, talentowanych, kiedyś korzystali z pomocy profesorów Zachodu. W tej chwili wyodrębnili fantastyczną swoją kadrę i już są zupełnie samowystarczalni. I naprawdę, jeżeli chodzi o naukę gry na instrumenty, na skrzypcach głównie, no to jest absolutny top światowy. Także jeżeli świetna kadra, zainteresowanie rodziców, szybki start w wieku lat 3, trudno ich dogonić. W tej chwili na tych konkursach najpoważniejszych wygrywają Azjaci w wieku lat 16-17 i to nie jest tak jak kiedyś, że obsługi instrumentu była fantastyczna, natomiast oni jakby nie do końca rozumieli muzykę. Rozumieją świetnie wszystkie style. No, bo są fantastycznymi muzykami, także to jakby zarzuty, że ludzie z Azji nie rozumieją muzyki, tylko są manualnie sprawni, to dawno, dawno minęło. A chcąc grać na skrzypcach, to trzeba brać udział w tych konkursach, czy można to sobie w ogóle podarować i oszczędzić tego stresu, czy nie istnieje wtedy taki młody muzyk w tym świecie, jeśli gra sobie tylko, no, uczy się tej gry, ale nie występuje w konkursach? No trudno, no ktoś go musi gdzieś zauważyć, a oczywiście według mnie tych konkursów w ogóle jest za dużo. Kiedyś było mniej, łatwo było taką osobę wyłowić i powiedzmy zainwestować pracę menadżera, żeby kogoś wypromować i jakby ułatwić mu start do kariery. W tej chwili wygranie konkursu, nawet najwybitniejszego, jeszcze niczego nie gwarantuje. Jest sal koncertowych tyle samo, trochę może przybyło, ale powiedzmy jest ta liczba w miarę stabilna, natomiast osób, które chcą grać, jest coraz więcej, głównie właśnie z tego rynku Japonii, Chin, no i oczywiście, jak wspomniałem, Korei Południowej. Taka wymarzona kariera dla skrzypka w Polsce, znaczy nie tylko w Polsce, ale dla skrzypka urodzonego w Polsce, to jaka jest potem ścieżka po tego typu konkursach na przykład?
Taki konkurs jak ten w Zielonej Górze daje jakieś poczucie, że coś potrafię, prawda? No i potem to ma przełożenie na zapał do pracy, na start w kolejnych konkursach. No, jeżeli chodzi o Polskę, no takim szczytem marzeń jest na pewno zaistnienie na konkursie imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, bo to jest jednak najbardziej medialna impreza, która jednak wielu młodym dała, no jakby dała możliwości zaczęcia no jakiejś kariery bycia na estradach w Polsce, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o sprawy za granicą, to no to z kolei to też jest bardzo trudna rzecz. Mówię, no w każdym z tych krajów, również europejskich, kształconych jest mnóstwo młodych, świetnie grających muzyków i wszyscy chcą grać. No to życzymy wszystkiego najlepszego uczestnikom konkursu w Zielonej Górze. Niech zajdą jak najlepiej, a o konkursie bachowskim rozmawiałam z profesorem Marcinem Baranowskim. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To był program W Gościach, Agata Sendecka. Zapraszam na kolejny odcinek, który za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia.